Witam Was. Dzisiaj wykonuję zabieg na jęczmieniu zimnym. Dlaczego ten zabieg? Ponieważ jeszcze nic tu nie było robione. Dlaczego dzisiaj? Bo wczoraj już nie było przymrozków i stwierdziłem, że to już czas. Jadę bardzo powoli z racji na to, że jest dosyć duży jak na zabieg wiatr. Oczywiście u nas to non stop piździ. Jadąc powoli po prostu mamy niższe ciśnienie, robimy trochę grubszą kroplę i widać, że ładnie tam giełka zostaje. Tyle dobrze, że wiatr mamy, że tak powiem, w tym momencie w plecy, potem pojedziemy, będziemy mieć strzała. Nie jest źle, gorzej jak jest boczny wiatr, który znosi i dlatego jednak jadę. Co dalej? Czym jedziemy? Jedziemy Topsinem. Dlaczego Topsinem? Ponieważ kupiłem go na jesień, chciałem go zastosować na jesieni, ale niestety nie zastosowałem, bo jakoś tak mi, nie wiem, czasu zabrakło. Także pyrkamy sobie powolutku. Nie ma się co tam w ogóle spieszyć, z racji na to, że tu jest 9 hektarów, także te 1800 litrów w zbiorniku powinno starczyć na całość. Topsinu dawka 1,4. On tam powinien zwalczyć tę większość chorób, podstawić źdźbła i korzeni. Do tego dolałem troszeczkę ketoprazolu, z racji na to, że jest dosyć ciepło i jęczmień niestety już widać ma trochę stresu. Stres związany z, wiadomo, przymrozkami, które były, i niestety już jest w górnej warstwie ziemi sucho. Ma trochę żółtych liści, ale tym się oczywiście nie przejmujemy. To jest jęczmień, w tym roku jest wszystko poprzebarwiane, a co tam się czepiać jęczmienia. A teraz wieje, cholera. Niestety mam nadzieję, że w tym roku oczywiście nie popełniam tego błędu. Póki jest tak sucho, nie stosuję żadnego regulatora w niczym. Chyba że w ciągu tam, powiedzmy, 2 tygodni popada, to wtedy przejadę samym regulatorem po prostu i no samym, czy tam, wiadomo, z jakimś tam mocznikiem, czy siarczanym magnezu, wiadomo. I chcę zrobić taki manewr po prostu, że doliny i te miejsca, które znam, że wiem, że tam na pewno się wyłoży, czy tam na pewno będzie problem, po prostu będę zmniejszał dawkę, przez co myślę, że zrobię tańszy i bardziej efektywny zabieg. Tutaj są takie dziury, bo tu mi do drugiej ścieżki mi świrował siewnik z ubiegłego roku. Wytarło się takie tam taki pierdolnik i nie dociskało do kółka atakującego tego od wysiewu i oczywiście narobił mi dziury. Ja to tam później powsiewałem, ale wiadomo jak to jest z tym wsiewaniem. Tu jest poprzecznik niestety tragedia, chociaż poprawił się od czasu siewu nawozu, ale jest bardzo zbita ta ziemia na tym poprzeczniku i jakbym nie miał wykonanego zabiegu na chwasty, to prawdopodobnie cały ten jęczmień bym przebronował. No ale niestety jest zabieg już zrobiony i wiadomo, jak ruszymy teraz warstwę ziemi, to mamy chwasty na nowo. Ale jeżeli ktoś by nie robił kwaszenia na jesień, to nie wiem, czy taki zabieg broną lekką, czy tam chwastownikiem spulchniłby tą pierwszą warstwę ziemi i myślę, że ten jęczmień by całkiem inaczej wyglądał. I jeszcze nie umiem się tak za bardzo ogarnąć z tym
uopryskiwaczem, wam powiem. Ale zaczynamy się dogadywać. To teraz mam taki duży słup i po prostu zrobię kontrolkę. Nie będę tu omijał tego, ujeżdżał jeszcze dodatkowo. No wiadomo, chwasty robiłem dokładnie, to ten słup objechałem chyba kurde z 3 razy. A teraz po prostu zrobię kontrolkę sobie i tyle z tego. Tamtym opryskiwaczem, jak tu pryskałem, to 2 razy zahaczyłem za ten słup i urwałem końcowe głowice. Także ja to powtarzam, jak ktoś nie ma słupów i kamieni, to ma zajebiście. Także będzie kontrolka, szerokość słupa. Belka nisko, jedziemy sobie powolutku. Wtedy to znoszenie jest jak najmniejsze. Właśnie o to mi chodziło, żeby belka była w miarę szeroka jak na nasze warunki, te 21 metrów. To znaczy ja miałem oczywiście 27 w głowie cały czas. Ale no tak wiadomo. Na te warunki myślę, że te 21 jest super. W miarę duży zbiornik do tego, przez co ta wydajność tej pracy jest dosyć duża. Zresztą ja jadąc tak powoli, zaraz sprawdzimy. Wydajność, a to było 9,5 hektara na godzinę z taką wydajnością pracuje, czyli nieźle. Tu już wjeżdżam w sumie kawałek moje przeżyto. Wiadomo, tu poprzecznik jest coś nie tak. Mam nadzieję, że złapię się na program Gruntowiedza i mi po prostu chcę po prostu, jeżeli się złapię, to chcę właśnie takie próby porobić na miejscach, gdzie mamy jakieś problemy, czyli tam mam taką plamę, wygląda mi na brak czegoś tam, ale nie wiem czego. Obawiam się, że to nie będzie jakiś makroskładnik, tylko bardziej mikroskładnik, ale wiadomo, od makro zaczniemy. Tak jak już mówiłem, no nie bardzo jeszcze mi to zachowanie się z tym opryskiwaczem idzie, bo no wiadomo, jak się całe życie zawieszanym jechało, no to teraz kurde trzeba się nauczyć, a cofanie nie było nigdy moją dobrą stroną. Jak sobie przypomnę mój egzamin na prawo jazdy, to aż mi ciarki w oblezach przychodzą. Oczywiście na ciągnik, bo samochód za pierwszym oczywiście, a ciągnik, w którym jeździłem od dzieciaka, trochę inaczej, ale dobra jest. Mniejsza z tym. Dobra, ustawimy jeszcze obroty. 1300 obrotów daję mu. I sobie powoli pyrkamy. I rano. Aha, jeszcze, bo ostatnio mówiłem, że następny film będzie z rzepaku, ale do rzepaku muszę się tam. Chcę sobie przypomnieć, co poszło. Przez to no nie chcę po prostu myśleć i kombinować, znaczy tego. Myślę, że wieczorem w niego wjadę. O, zając. Wieczorem w niego wjadę, jeżeli pokażą mi się słodyczki, a wczoraj wieczorem już słodyczek się pokazywał.
Także myślę, że jeżeli dzisiaj będzie, to na pewno, jeżeli się pokaże, to wieczorem będę jechał, czyli postaram się coś nagrać z tego. Także tutaj też będzie 3-metrowa kontrolka, z racji na to, że oczywiście jak chciałem, to popieprzyłem ścieżki i inne historie, a jest jeden siewnik za szeroko zasiany, także co tu poszło? Na ten jęczmień, bo chyba nie mówiłem co jeszcze, co jest w zbiorniku, nie mówiłem, dobra. Teraz na wiosnę daliśmy saletrę i daliśmy sulfan z jarozki, zresztą saletra też jarozka, łącznie azot 100 kg. Na jesień był wywieziony tutaj obornik. Myślę, że jeżeli będzie taka pogoda jak jest teraz, nie dostanie już ani grama azotu, chyba że tam jakiś tam dolistnie i to wystarczy, ale jeżeli będzie mokro, to wiadomo, mokrzej. Jeżeli zacznie padać, to wiadomo, możliwe, że dosypiemy jeszcze zaś na głos jakieś tam 50 kg azotu. Chociaż nie wiem, zobaczymy jak on będzie wyglądał. Jak na razie nie pokazuje w ogóle braku azotu. Nowe liście są fajne, takie zielone. Fajnie to wygląda, może tego nie wiem. Nie wiem jak kamera to będzie oddawać, pewnie nie za ciekawie, ale naprawdę jestem jak do tej pory zadowolony. Zobaczymy co będzie. Wiadomo, że nie chodzi o wygląd, chodzi o plon. A, bo nie skończyłem oczywiście co dajemy w zbiorniku. Co dajemy tu teraz? Nie byłbym sobą jakbym jechał samą grzybówką, nie? Ja tam lubię te boomboxy tak zwane, wszystko do kupy. Dlatego dałem 150 kg bocznika. Tak, 150 kg bocznika na te 9 hektarów. Dałem mikrusy z Optis, może coś takiego chyba z Hemirolu. Dałem manganu 12 chyba litrów. Mówię na 9 hektarów, no to tak. Także no i dałem, tak jak już mówiłem, dwa środki Topsin M i tebukonazol. Zobaczymy jak to pojedzie, no. Obok przeżyto. Zastanawiam się bardzo, czy też nie robić, czy robić. Dzisiaj chcę zrobić ten jęczmień i chcę zrobić żyto. Żyto jak zwykle z lewkami, z tym co zostało. One tam zbyt wiele nie potrzebuje do szczęścia. Dam tam jeszcze trochę mocznika i żeby się fajnie przykleiło. Bo między innymi dlatego daję mocznik, żeby lekko zakwasić tą cieć roboczą i żeby zwiększyć przyczepność do liścia. Myślę, że nic tu więcej nie potrzeba. Kurde, nie skasowałem liścika. Cholera. Aha, ale to skasowałem. Dobrze. Tu mi odlicza, bo wpisałem sobie 9 hektarów, czyli mi odlicza ile jeszcze zostało. Tutaj mamy wszystkie dane opryskiwacza, czyli ile mamy litrów wypryskanych, ile litrów w zbiorniku, ile litrów na minutę. Tutaj zwiększamy dawkę, zmniejszamy dawkę o 10%. Ten stopień idzie sobie zmniejszać, można to ustawić tam na przykład na 20 czy 15%. Tu mamy dawkę, także jest tego trochę oczywiście. Mamy nawet czas pracy, zegarek 14.12, data 7.04.20. Naprawdę
jest tych funkcji bardzo dużo. Tak jak jeden z moich widzów pisał, że wprowadził sobie jeszcze polskie menu. Myślę, że fajna rzecz. Tylko maila nie dostałem. Muszę to się do ciebie odezwać, Łukasz, bo nie wiem, nie dostałem tego maila wtedy. A teraz ta sytuacja tego całego koronawirusa, także też nie chcę jeździć, kombinować, na razie przepękam tak. Szyby niestety niemiłosiernie upierdzielone, bo biało, sucho i trochę był w nawozie i teraz trzeba go umyć całego. Ale jeszcze będę siał nawóz pod kukurydzę, także także nie chcę po prostu sobie dwa razy roboty robić. Zasieję kukurydzę, po prostu to go umyję. No mamy trochę mocny wiatr. Co się zmieniło w opryskiwaczu, to są dokupione dyże ceramiczne Albut AXI 03. Jechałem na tych samych dyszach, tylko 04. Niestety na 04 przy takich niższych prędkościach ona po prostu robi za grubą kroplę i przez to stwierdziłem, że chcę jeździć wolniej, bo wiadomo, tamtym opryskiwaczem musiałem jechać na pełnych obrotach, żeby on dobrze pracował, żeby miał dobre ciśnienie, a tym widać, jak widać, sobie mogę pykać na, zresztą tak miałem go skalibrowanego, że po prostu na 540 obrotów szłem zawsze na pełnej, no zawsze na pełnej jechałem z opryskiwaczem, zresztą z tamtym rozsiewaczem to samo. A tym jednak pompa jest 274 litry wydajności, porównując do tamtej, gdzie tam było chyba 70, no to jest przepaść. Dlatego tutaj sobie mogę jechać jak chcę i teraz za daleko pojechałem, ale to nic. Siew kukurydzy na tym polu tutaj obok będzie raczej po świętach. Wszystko mam, nawozy mam, środki mam, nawet na chwasty chyba, bo coś tam jeszcze chyba się dawało. I nawozy, środki mam i materiał siewny już od stycznia chyba leży sobie na magazynie, dlatego jestem przygotowany do zajęć i czekam po prostu na to, żeby się tam ziemia wygrzała. Wiadomo, już tam ludzie sieją, ale bez przesady, to jest kurde wcześnie. Co do zbóż jarych, jęczmień już jest pod wierzchem, także lada moment będą kiełki już nad ziemią. Wczoraj właśnie patrzyłem, także zaraz będą wschody. O, to co mówiłem, ta dziura tutaj to jest po prostu zatrzymał się koło siewnika, napięć siewnika się zatrzymał i zrobił taką dziurę, ale to tam jest nic. Co do nawigatora polowego, to używam go, zarąbista sprawa, szczególnie przy siebie nawozu, gdzie ja nie mam żadnego po prostu jakby systemu kontroli ani prędkości ciągnika na dobrą sprawę, ani parametrów rozsiewacza, ani pola.
dlatego dokupiłem Garmina. Tu mam uchwyt na telefon. Powiem tak, no nie jest to nawigacja jakaś tam super ekstra, nie wiadomo jaka, ale na moje potrzeby w zupełności wystarcza. Jeszcze przydała mi się do porównania wszystkich parametrów tutaj opryskiwacza, a dane satelitarne, czyli prędkość, powierzchnia, jak tam pryskają rzepak, wszystko się praktycznie prawie że pokryło, no, czyli kalibracje są ok, głównie chodzi tu o koło i o powierzchnię. Także przyda się to na pewno teraz przy rozsiewie na przykład nawozów pod kukurydzę. Będę po prostu wiedział, ile mam pola, to sobie je przemierzę, co mi też pomoże potem przy ustawieniu wysiewu tego nawozu w podsiewaczu, tak? Co tam z aktualności? No wyszłem trochę na zewnątrz, żeby pokazać, jak widać tutaj jakieś tam liście, jakieś lekkie choroby, a myślę, że to wszystko dzisiejszy zabieg położy, chociaż to są przeważnie te liście tutaj starsze, nowe liście już praktycznie tylko końcóweczki, prawdopodobnie mróz uszkodził te końcóweczki, także myślę, że nie ma co tam za dużo płakać. Jednego może się uda wyrwać. Uda się. O. Jednego nie, wyrwałem z trzy. Kurczę, trzeba posadzić. No co? Ładnie tu już idzie. Korzenie fajnie idą na dół. Zobaczcie. Nie? System idzie ku dołowi. Jeżeli by było teraz mokro, to system korzeniowy by szedł na boki. A tu jednak idzie na dół, nowe korzenie idą, posadzimy, żeby obsadzić. Jest taki delikatny powiew, ale tragedii nie ma. Mam jeszcze te moje żyto do opryskania i myślę, że tam pod lasem to opryskam, bo pod lasem jest zawsze spokojniej. No mówię, jęczmionek wygląda tak, przężyto, gringo. Wygląda tak. Kuźwa, kamienie wczoraj zbieraliśmy, to jeszcze. Czego by dolinę położyć? Bo nie za dokładnie pozbieraliśmy te kamienie, ale to nic. Głównie chodzi o większe. Przężyto. Nalot taki fioletowawy, prawdopodobnie zaburzenia pobierania fosforu przez niskie temperatury, a tu mamy fajnie nisko jeszcze siedzi. Gringo taki jest, że one praktycznie, o zobaczcie, ona wnet już będzie miała kolanką, ona jeszcze nie rośnie do góry, ona jeszcze tak się położy po tej ziemi. Myślę, że ma to dużo zalet, ponieważ zasłania większość gleby, no co na pewno daje jakieś fajne, pożyteczne rzeczy, a co do plonowania, to jestem przekonany, że będzie dobrze, jeżeli tylko trochę wody będzie, to będzie ok. Taki jeszcze rzut. Tu jest prawie 16 hektarów tego przężyta, 9 hektarów jęczmienia, także